Nazywam się Maja Miro, jestem flecistką. O stworzeniu własnego instrumentu myślałam od kilku lat, a najważniejsze chyba było to, że chciałam, żeby ten instrument był czymś w rodzaju brakującego medium, żeby był narzędziem, które daje mi możliwość opowiedzenia własnego doświadczenia, żeby był takim narzędziem, którego dotychczas nie miałam w innych instrumentach. Od paru lat polem dźwiękowym, które najbardziej mnie interesuje, jest taka sfera dźwięków, które są bardzo ciche, wewnętrzne, równocześnie przez to, że są one powiązane z oddechem, z ruchem języka, to sprawia, że są one bardzo organiczne. Myślę, że ma to bezpośredni związek z chorobą Hashimoto, na którą choruję od kilku lat. Ta choroba właściwie przewróciła moje życie do góry nogami, sprawiając, że ta taka codzienna stróżka życia, stróżka energii jest bardzo wąska i bardzo ograniczona. I to moje poszukiwanie dźwięków jest właściwie poszukiwaniem takich nano właściwości brzmienia, tak jakby jego mikroskopowego obrazu.